Już w najbliższy weekend w imieniu organizatora zapraszamy do Zespołu Szkół Sportowych imienia Polskich Olimpijczyków w Dąbrowie Górniczej na niecodzienną rywalizację sportową. Serdecznie zapraszamy na pierwszy w Dąbrowie Puchar w siatkówce na siedząco. Imprezę rozpoczynamy 26 o godzinie 9 Zespół Szkół Sportowych, ulica Chopina. Potrwa turniej 2 dni do 26, to oficjalne zakończenie około południa na zespole szkół. Honorowy patronat objęła pani Ewa Malik, za co bardzo dziękujemy, pan Grzegorz Matusiak oraz pan Robert Warwas. Współorganizatorem jest Paravolley Poland, fundacja, która ma na celu rozwijać siatkówkę na siedząco w Polsce, oraz organizator Start Wrocław, który tak naprawdę pozwolił na to, żeby przenieść tą imprezę z Wrocławia do Dąbrowy, gdzie też bardzo, bardzo im za to dziękujemy. Oczywiście wejście jest za darmo, zapraszamy wszystkich na doping. Przypomnę tylko, albo poinformuję, że jest to siatkówka na siedząco, nie mylić na wózkach, bo często ludzie to mylą. Walka toczy się o dobrą zabawę przede wszystkim. Dla tych ludzi najważniejsza jest dobra zabawa, chęć spotkania się, ponieważ póki co siatkówka na siedząco nie posiada regularnej ligi. Tak, to są po prostu 3-4 turnieje w Polsce, które jakby zamykają ten cały cykl. Nasza telewizja objęła to wydarzenie patronatem medialnym, zatem do zobaczenia 26 i 27 maja na Pucharze Polski 2018 w piłce siatkowej na siedząco w Dąbrowie Górniczej.